Pan profesor za chwilę wszystkie wątpliwości wyjaśni. Panie profesorze, bardzo często w rozmowach, no mówimy o takich rozmowach, które mają miejsce w studiach telewizyjnych, radiowych, w gazetach, pojawia się takie stwierdzenie, że w gruncie rzeczy grypa jest chorobą dużo groźniejszą niż to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, co obserwujemy, nie na całym świecie, ale jednak w znacznej jego części. Dzień dobry Państwu. Trochę się uśmiecham. Różnica polega na tym, że grypa jest, koronawirus dopiero może będzie. Czyli u nas dopiero może będzie. Tak. Więc z tego powodu, że coś jest, to z reguły bywa groźniejsze. Boimy się nowego. Boimy się nowego. Tutaj mamy sytuację, gdzie na przykład plusem jest, że nie chorują dzieci. Do 9 roku życia raczej w ogóle się nie obserwuje, jeżeli nie ma oczywiście jakiegoś obciążenia. Są ludzie, którzy zawsze będą chorowali. Tu jest plus, że średnia wieku zgonów to jest 75 lat i praktycznie prawie wszyscy są obciążeni. Przy grypie bywa trochę gorzej. Czyli wszyscy obciążeni, mówi pan o tym, że ci, którzy mają najpoważniejsze... Mają już choroby, które ich zniszczyły. Czy choroby serca, czy choroby płuc. Osoby zdrowe z reguły z tego wychodzą nawet lepiej. 80% przechodzi niepełny syndrom zapalenia płuc. A pani profesorze, bo też bardzo często mówimy o tym, że zresztą pan też powiedział, no, to jest nowe zjawisko, nowa choroba, nowy wirus. Nie mamy, zdaje się, jeszcze dobrze go przebadanego. Dopiero te badania trwają. No też pytanie jest zawsze o to, na ile można wierzyć w chińskie dane, bo to jest tak, że to nie jest najbardziej wiarygodne państwo na świecie, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji. Jeśli chodzi o przekazywanie informacji, ponieważ jest to trochę kalka, jeżeli chodzi o sam wirus i zdarzenia tego, co było przy SARS-ie. Trzeba pamiętać, że tam SARS dotyczył bramy Chin, punktu strategicznego gospodarczego, czyli Hongkongu. W związku z tym teraz Chiny robią wszystko, nawet więcej niż wydawałoby się, że mogą zrobić, żeby nie stracić twarzy. I rzeczywiście nawet można powiedzieć, że trochę przesadzają. Problemem jest, że zawsze jak się pojawia nowe zjawisko, można zacząć pracować wtedy, kiedy ono już się pojawi. Czyli tracimy szansę złapania wcześniejszego nie możemy złapać pierwszych przypadków. Ale okazuje się, że pierwszych przypadków nie mogą nie tylko Chiny złapać, ale zdarza się to i innym krajom. Włosi mają ten problem. Dokładnie, a teraz Stany. No jeżeli już chodzi o ścisłość. Bo teraz problem przesuwa się na Stany. A proszę powiedzieć, bo też pojawia się cały czas, wszyscy mam wrażenie, z taką niecierpliwością czekają na te informacje, że w Polsce są wykryte przypadki, ale też bardzo dużo osób nie dowierza. Jak to jest możliwe, że tyle państw europejskich no jednak ma te ma przypadki? Ma po jednym, po dwa przypadki, a my jeszcze nie. No czasami nie po jednym, a po 30 kilka. Jeżeli czasami się zaczną, 130. Jeżeli się zaczną, a uruchomienie nie jest w porę, czyli nie złapie się pierwszego, trzeba liczyć, że będzie więcej od razu. Niemcy na przykład, historia bawarska, wyłapali. No ale w tej chwili zdaje się, że 130 przypadków. Dzisiaj pierwszy przypadek odnotowany w Berlinie. No bo prezent włoski, tak zwany. O ile z Chin transport był samolotami, łatwy do kontroli, można tych ludzi zarejestrować, obserwować i w miarę wcześniej wychwycić, nawet włącznie z ich kontaktami. O tyle przy transporcie typu drogowego granic nie ma. Nikt nie jest w stanie sprawdzić, kto gdzie przejechał tak naprawdę. I te informacje, a to są informacje węzłowe dla zwalczania tego typu choroby. No właśnie, no bardzo wielu Polaków też było na feriach zimowych we Włoszech, w północnych Włoszech. To może nie są dokładnie te tereny, które w tej chwili są już odcięte od świata, no ale jednak odległość jest niewielka. To właśnie, to jest problem. Ale teraz pytanie. Oczywiście, jeżeli ktoś jeździł sobie na nartach i zajmował się głównie tym, jego szanse na zetknięcie są zerowe.
A w dodatku najczęściej jego stan zdrowia wskazuje, że przejdzie w formie łagodnej, co wcale nas tak bardzo nie cieszy, bo może do nas się nie zgłosić. Mhm. Jest ściśle określony czas, w którym rozwija się choroba. Nie mówimy tutaj o formie płucnej, bo forma płucna to może być nadkażenie, to mogą być różne dziwne rzeczy. Dobrze, to w takim razie ja tam zapytam o to. Ile czasu zazwyczaj mija od momentu zarażenia do pierwszych objawów, do pojawienia się pierwszych objawów? Około 5 dni. Około 5 dni. Przy czym dzień wcześniej zaczyna zakażać. Dzień wcześniej, i to już wiemy. I proszę powiedzieć, jakie są te typowe objawy dla koronawirusa? Typowe objawy są takie jak przy każdym przeziębieniu. Ale czy to jest też katar? Bo bardzo dużo informacji pojawia się takich, że to jest przede wszystkim kaszel, jakieś to problemy. To jest wirus bardziej dolnych dróg oddechowych, ale katar też się może zdarzyć. Może, ale nie musi. Nie to musi, nie jest... nie musi. W każdym bądź razie problemy z oddychaniem. Mhm. Znacznie mniej bóli mięśniowych i to już jest wskaźnik raczej, że jest to grypa. A proszę powiedzieć, panie profesorze, bo ja też przeglądałam włoską prasę i tam są informacje o tym, że przynajmniej tak twierdzi część włoskich ekspertów, że proszą, żeby zwracać uwagę na to, jak duży jest odsetek tych, którzy muszą trafić na oddział intensywnej terapii. Że nie należy patrzeć tylko i się tylko sugerować poziomem śmiertelności, ale właśnie też tym tą liczbą osób, które muszą być w sposób intensywny leczone, bo zdaniem niektórych naukowców odsetek może sięgać nawet około 8-10%. Mówi się, że 80% przechodzi łagodnie, a 20% wymaga naprawdę interwencji. Z tego część oczywiście to są przypadki ciężkie, wymagające, tylko znów nie mówi się, że to chodzi głównie o osoby obciążone i nie mówi się drugiej strony medalu. Tego nie wiemy. Wejdą badania serologiczne, to się dowiemy, jaki odsetek w ogóle nie ma objawów. I tego jeszcze nie wiemy, jaki odsetek w ogóle nie ma. No bo jak nie ma objawów, to nie wiemy. Ale we Włoszech, zdaje się, tych testów jest już dużo przeprowadzonych i badani są nie tylko ci, którzy się, mają objawy. Tak, ale żeby test wyszedł w sposób właściwy, to są po pierwsze dobór testów, wcale nie jest jeden, te testy trzeba weryfikować. Drugie, moment wykonania. Jeżeli czasami jest presja, róbcie. Pierwsze 3 dni można nie robić, będzie wynik ujemny u zakażonego. Potem zaczyna się, kiedy jest wynik dodatni przez pewien okres, a potem zaczyna się problem. Te testy nie pokazują żywego wirusa. Pokazują obecność materiału genetycznego konkretnego fragmentu. Nikt z nas nie wie, ile w stanie jest przetrwać po chorobie fragment RNA wirusowego w określonych typach komórek, gdzie się nie rozpadł. Co to oznacza? Co to może oznaczać? To oznacza, że możemy znaleźć tego wirusa powiedzmy po miesiącu, ale ta osoba ani nikogo nie będzie w stanie zarazić, ani nie ma już choroby. Mhm. To panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, bo też pojawiły się takie informacje, że są takie wtórne zarażenia, że ci, którzy byli chorowali po chwili, to są informacje z Chin, znowu się zarażali. Nie, zrobiono dla nich badania i wykryto ten fragment. Już powiedziałem pani, na czym polega dowcip. Czyli to jest właśnie to, o czym pan mówi. Tak. Drugi element to jest wykluczenia. Jeżeli jest kilka różnych sposobów podejścia do przedmiotu. Albo bierzemy test, który wychwytuje nam na pewnym poziomie, ale ryzykujemy wyniki pozornie dodatnie. Albo robimy cały zestaw testów u każdego. Zestaw testów u każdego, nie wiem ile krajów stać, ale boję się, że żadnego. Więc najpierw jest test screeningowy, co tworzy pewne problemy. Problemy wynikające z tego, że w teście screeningowym wynik wątpliwy jest weryfikowany. I teraz... I takie testy są przeprowadzane właśnie w Polsce? Oczywiście. Robi się pełny panel i teraz pytanie, ile trwa test?
od momentu otrzymania próbki w laboratorium, żeby mieć pewność, czyli przeprowadzić wszystkie po kolei 48 godzin. Jeżeli odpada na etapie wcześniejszym, tak, można to wcześniej zrobić, bo sam proces jako taki trwa kilka godzin. Jego interpretacja przygotowania. Panie profesorze, stawiamy tutaj na moment kropkę. Przypominam, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest pan profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. A my rozmawiamy dalej. Panie profesorze, no, pytania od słuchaczy. Myślę, że to są takie pytania, które dotyczą po prostu dnia codziennego. No, bardzo dużo się mówi o tym, że mycie dokładne rąk jest absolutnie kluczowe. Zresztą nie tylko w przypadku koronawirusa. Nie, to jest w ogóle powinno być regułą życiową, a nie wynikiem epidemii, która się zaczyna szerzyć. To może to jest jedyny pozytywny, albo jeden z niewielu pozytywnych aspektów tego zagrożenia. I teraz pytanie jest takie, czy zwyczajne mydło wystarczy do mycia rąk, no, żeby się tego wirusa pozbyć, czy też czy koniecznie jest jakiś specjalny preparat odkażający na bazie alkoholu? W tym wypadku wystarczy mydło. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, niech weźmie specjalny preparat. A jeżeli ma wątpliwości, czy kupi specjalny preparat, niech sobie rozcieńczy spirytus do 70% i będzie miał specjalny preparat. Czyli to wystarczy. No dobrze, a to kolejne pytanie. Tutaj pyta pan, który jest kierowcą autobusu i pyta o tym, czy on, no, jeżdżąc jednak z ogromną liczbą pasażerów każdego dnia, przewożąc ogromną liczbę pasażerów, pyta się, czy szyba oddzielająca jego od pasażerów chroni przed zarażeniem. No i pytanie oczywiście o to, czy powinien mieć maseczkę. Nie znam żadnego wirusa, który przechodzi przez szybę, więc tutaj mamy już odpowiedź numer jeden. Maseczkę tak, żeby sobie zebrać wszystko, zanieść do domu i zarazić dzieci. Czyli pana zdaniem, no bo wiemy o tym, że szaleństwo jakieś w internecie jest na punkcie maseczek. Nie jestem producentem maseczek, nie mam interesu, żeby się... Domyślam się i wiem o tym doskonale, ale jest pan ekspertem od wirusów, więc pytam. Dla kogo jest w takim razie, kto powinien nosić te maseczki? Chirurg w trakcie operacji, żeby nie zakazić pola operacyjnego. Chory, żeby nie zakazić tych, którzy będą koło niego przechodzili. Ten, który wchodzi w strefę wysokiej koncentracji, czyli obsługa zajmująca się chorymi, nie podejrzanymi, chorymi, bo oni rzeczywiście tworzą ten aerozol, z tym, że aerozol to jest coś, co z jednej strony ma prędkość 100 kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, a z drugiej strony bezpieczna odległość. Czyli mówimy, że zakażenie odbywa się w bliskim kontakcie. Oznacza, jaki to jest ten bliski kontakt? W rzeczywistości według definicji 90 cm, 1 yard. Myśmy na wszelki wypadek w instrukcjach przemnożyli przez 2, mówimy do 2 metrów. Mhm. No dobrze, a ktoś sobie może pomyśleć, no zaraz, no jeżeli ci, którzy właśnie mają kontakt z chorymi, mają być w tych maseczkach, no to znaczy, że te maseczki chronią, no to może i ja też powinienem chodzić cały wchodzi, dzień. Zdejmuje maseczkę i tu się pojawia problem. Nie rzuca jej na ulicy jak Włosi, tylko niszczy po autoklawowaniu. Inaczej ta maseczka jest bardzo dobrym źródłem zakażenia. Czyli takimi maseczkami można w sytuacjach ekstremalnych jeszcze generować kolejne dodatkowe zakażenia. Dodatkowe, tak. No jeżeli ktoś przyniesie, przejdzie sobie miasto w maseczce i potem położy w domu na stoliku, bo nie wie co zrobić, to gratulujemy, bo jeżeli dzieci tego dotkną, mają prawie jak w banku chorobę. Jednym słowem można... Jednym słowem można pozbierać wirusa taką maseczką. Nie tak? Tylko tego. Nie tylko wirusa. No, wszystko. Panie profesorze, a proszę powiedzieć, co my dziś na tym etapie wiemy o tym wirusie? Czy jest coś takiego, co każe powiedzieć, że oprócz tego, że jest nowy, to jest jeszcze bardzo specjalny, specyficzny? Czy coś nowego w nim jest? Każdy wirus jest na swój sposób specyficzny. Pierwsze, co jest, jest tak samo, jak wszystkie pozostałe koronawirusy zoonozą. I jak każdy koronawirus ma swoje ukochane gatunki,
A koronawirus z innego gatunku po prostu nie ma z nim nic wspólnego. Wiemy, mają koty, mają psy. Ten akurat tymi zwierzętami nie chce się zainteresować. Dla niego ciekawsi są ludzie i małpy. A w ogóle jego źródłem jest bardzo sympatyczne zwierzątko, którego jest ssakiem, ale łuski uważane są za panaceum na wszystkie dolegliwości w Chinach. W związku z tym już go prawie wyrżnęli. Dlatego się nie dziwię, że go nie znaleziono na rynku, bo sprawa wyszła później. Ponieważ za samo posiadanie tego typu, czy jego, czy zwierzątka, czy mięska, czy łusek, są bardzo wysokie kary. Wirus, który występuje, to jest dość ciekawe, bo MERS, SARS były zoonozami, ale chciały się różnić od tych wirusów, które były czy u wielbłąda, czy u cywety. Tu nie ma żadnych różnic. I co to może oznaczać? To oznacza, że przeszedł bezpośrednio, ale to oznacza, że trochę jesteśmy w jakiś sposób podobni, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze komórki. Do tego miłego zwierzątka. Do tego miłego zwierzątka. No dobrze, ale też mówimy, cały czas mówi się o tym, że ten wirus mutuje, każdy wirus mutuje. Co to oznacza? Co oznacza, że on się cały czas zmienia, dostosowuje do nowych warunków? Każdy wirus... I tutaj powiedzmy sobie szczerze, dostosowanie z reguły jest dla nas rzeczą pozytywną. Trzeba pamiętać, że każdy... Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Celem wirusa jest przetrwać. Niestety śmierć gospodarza jest śmiercią wirusa, bo już nikogo więcej nie zarazi. Więc wirusy, które naprawdę osiągnęły, to często się dzieje na początku przeskoku, umiejętność zabijania określonego gatunku, nie mogą mieć z niego gospodarza. Czyli musi dojść do takiej formy łagodności, żeby sam mógł trwać i gospodarz też mógł być jego gospodarzem jak najdłużej. Jak najdłużej. To jest... To trzeba sięgnąć do teorii gier. To się nazywa ładnie w teorii gier minimaksem. Osiągnięcie najkorzystniejszego dla obu stron stanu. Panie profesorze, to w takim razie ja zadam też to pytanie dotyczące już naszej sytuacji w Polsce, bo bardzo wiele takich głosów się pojawiło ostatnio, że Polska jest nieprzygotowana, że my nie mamy możliwości poradzenia sobie z tym wirusem. Ja nawet czytałam w piątek taki artykuł, już nie będę mówić w którym dzienniku, którego tytuł brzmiał: Lekarze nie wiemy co robić. Odpowiedziałbym to się douczcie. Ja odpowiadam trochę złośliwiej. Bycie idiotą nie hańbi. Powtarzanie hańbi. Pana zdaniem jesteśmy przygotowani? Na tyle, na ile można temat, być przygotowany tak, na, to, na nową chorobę. Jest choroba. Robimy, co da się zrobić w tym zakresie. Co znaczy przygotowani? Staniemy na granicy, odgonimy wirusa? Nie, nie odgonimy. Działania, jeżeli w coś jest zaangażowane parę tysięcy ludzi, da pani gwarancję, że nie będzie jednego głupca czy idioty? Bo ja nie. No nawet niekoniecznie głupca, być może kogoś, kto coś po prostu przeoczy. No jeszcze może być taki, który coś chce na tym ugrać. Dlatego nie jestem wielbicielem wprowadzania rzeczy, które są istotne dla całości populacji, do rozgrywek między grupami. A proszę powiedzieć, jeszcze zapytam o przypadek Włoch. Czy te działania, które Włosi podjęli, no wiemy o tym, że podjęli spóźnione działania, no ale jednak bardzo restrykcyjne, wyłączenie całych stref. W tym momencie nie mieli innego wyjścia tak naprawdę. Jeżeli są różne fazy rozwoju zakażenia w populacji. Jest faza płaska, kiedy zakaża się ten jeden od drugiego, to idzie bardzo powoli. Złapanie na tym etapie pozwala bez bardzo restrykcyjnych metod, no tylko objąć tych, z którymi oni mieli kontakty. Jeżeli mamy nagły skok, wchodzimy w tą tak zwaną fazę logarytmiczną, sprawa wymaga i bardziej restrykcyjnego podejścia i bardzo dużej liczby działań, a w dodatku nie daje pewności.
Panie profesorze, to jeszcze na koniec też zapytam o informacje, które też się w mediach pojawiają. Takie, że ten wirus jest wrażliwy na wyższe temperatury, a o wyższych temperaturach mówimy tu już temperatury powyżej 30 stopni. Podobno wtedy już jest dużo mniej szkodliwy. Czy to prawda? Zaraz, momencik. Wirus w komórce organizmu, namnażając się, popełnia błędy proporcjonalne do temperatury. Tylko że przegrzanie powyżej 40, kiedy on naprawdę popełnia te błędy, skończy się zgonem podgrzanego. Ja wiem, to jest zamknięcie w piecu na trzy zdrowaśki. To gdzieś było już. To gdzieś było. Znaczy podobno było. Podobno było. Nie radzę. To nie jest metoda, którą stosujemy. Jeżeli chodzi o bardziej zabicie... się pytam o upały, które mogą się pojawić. Bardziej wierzę w ultrafiolet ze słońca niż w tę samą temperaturę. Ale jednym jest... słowem czekamy na słońce. Też. Zawsze się przyda. No i jeszcze jest drugi element. Temperatura, która naprawdę... nazywamy wrażliwy, ponieważ zginie po 10 minutach w temperaturze 60 stopni. Uprzedzamy też. No tak, to prawda. Pan profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, doradca głównego inspektora sanitarnego, był gościem Sygnałów Dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.